Dzień dobry, zdrówko. Dziś mam drugi dzień diety płynnej. Jestem wykończona po wczorajszym dniu, ale to nie chodzi w ogóle o moją dietę, tylko chodzi o takie moje jeżdżenie z jednego punktu do drugiego, załatwienie spraw. Wczoraj dużo pracowałam nad firmą Hati Hati, to jest sklep, który prowadzę z produktami z Bali. No i właśnie miałam do pozałatwienia parę rzeczy, nie Zosia, nie licz mi tej butelki, do pozałatwienia z jakimiś krawcami. Także dzisiaj w ogóle jakaś taka jestem wymiętoszona i stwierdziłam, że dam sobie 2 godzinki relaksu. No i na śniadanie dziś piję takie smoothie z dragon fruta i z banana. No jest bardzo dobre, ale to w sumie nie ma żadnego zaskoczenia. Ja w ogóle uwielbiam smoothie z dragon fruta, bo zobaczcie, jaki piękny kolor się robi. A poza tym, to jeszcze Wam pokażę, że jako mój relaks, to dziś sobie robię top z takiego elastycznego materiału na szydełku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, sama jestem ciekawa. Obudziłam się całkowicie niegłodna, także to było całkiem miłe zaskoczenie. Aczkolwiek wczoraj wieczorem sobie zrobiłam sok z buraka i ze szpinaku. I jakieś dziwne akcje mi się zaczęły dziać w brzuchu po wypiciu tego soku. Także chyba dziś daruję sobie, albo na następne kilka dni daruję sobie sok z buraka i poczytam trochę na ten temat. Nie wiem, czy coś nie tak przygotowałam, no ale nie wiem, jak mogłam sok źle przygotować. Coś było nie tak z tym sokiem, po prostu zaczęło mi wariować tam w środku, w brzuchu, wszystko. I teraz jak będę robiła sok warzywny, to po prostu zrobię sobie z marchewki, może marchewkę ze szpinakiem, coś takiego. Poczytam w każdym razie jeszcze, co to mogło być. Może też seler kupię. O, muszę, tylko do tego sklepu muszę pojechać. Strasznie drogi seler jest. Pęczek selera, kurczę, ponad 10 zł. Ale wydaje mi się, że kupowałam już tańszy, więc muszę po prostu pojeździć, poszukać. Na razie, jak na pierwszy dzień czuję się dobrze, zdam raport później, przy kolejnym posiłku. Muszę się oficjalnie przyznać, przegięłam dzisiaj z zupą i to grubo przegięłam, taką smaczną zupą gotowałam, że nie mogłam jej przestać jeść i aż taka się czuję teraz rozmymłana, jakaś taka dziwnie, ale ciekawa sprawa, bo jestem, zakończyłam właśnie jedzenie podczas drugiego dnia tej diety płynnej. Jest jeszcze dość wczesna pora, bo jest godzina 6:30, ale stwierdziłam, że już daruję sobie dzisiaj jedzenie, bo jestem po prostu kompletnie pełna. Także nie czuję w ogóle głodu. Nie wiem, może jakoś odpowiednio zbilansowałam to. Wiem, że to nie jest dieta odpowiednia na jakiś dłuższy czas, prawda, żeby być na niej, nie wiem, z miesiąc czy coś takiego. Ale na razie całkiem dobrze. Dzisiaj znoszę ten drugi dzień, także jestem zadowolona. Nic ciekawego dzisiaj takiego nie jadłam, także nie było co Wam nawet pokazywać. Jadłam 3 talerze zupy, no trochę przegięłam. Oprócz tego jedno smoothie wypiłam i kawę, jedną kawę. O, zredukowałam picie kawy i bardzo dużo wody kokosowej, bo chyba wypiłam 3 kokosy dzisiaj, to trochę też przegięłam. No i dużo wody i jem bardzo mało w porównaniu zwłaszcza do tego, ile jadłam wcześniej, a nie czuję głodu. Nie wiem o co chodzi, może też jest kwestia taka, bo ja miałam ostatnio wrażenie, wiecie co, że trochę się odwodniłam i być może właśnie ta dieta wyjdzie mi na dobre. No, także drugi dzień podsumowuję jako coś bardzo pozytywnego, ale powiem Wam, już tak trochę zmienię temat, bo samo gadanie o jedzeniu, nawet jak nie pokazuję, to jest dosyć nudne. Powiem Wam, co dzisiaj mi się przydarzyło w nocy, bo to w ogóle jakieś traumatyczne wydarzenie było, naprawdę. Bo wczoraj wieczorem zauważyłam, jak wróciłam z Zośką ze spaceru, jak ją głaskałam, coś wyczułam takiego wystającego i się okazało, słuchajcie, że to jest kleszcz. I znalazłam na jej małym ciałku 4 kleszcze. Ja już wcześniej wyciągałam kleszcze, więc wiem, jak to się robi, więc wyciągnęłam jej szybko, nic tam nie zostało, żadna głowa, nie nic takiego. Też od razu Wam powiem, że uważajcie przed wyciąganiem kleszczy, przeczytajcie na ten temat, albo najlepiej poproście kogoś o radę, kto się na tym zna, bo jeżeli się źle wyciągnie kleszcza, to można zwierzakowi albo jakiemuś innemu człowiekowi spowodować dużo krzywdy. No i ja wyciągnęłam te kleszcze. Ale co się wydarzyło później? No i od razu wieczorem już wiedziałam, że następnego dnia będę musiała pojechać po jakieś leki, takie antykleszczowe. No ale położyłam się spać i Zośka śpi ze mną na łóżku. No ja sobie zasnęłam i budzę się w nocy, spojrzałam na zegarek, bo jakoś tak dziwiłam się, że się przebudziłam. Była 2:00, czyli byłam jakieś tak 2 godziny, może 3 godziny po zaśnięciu. I coś mnie bolało na brzuchu. Patrzę na brzuch i mam 4 takie czarne kropki.
I słuchajcie, to były kleszcze. I jeden kleszcz próbował mi się przebić przez skórę. Mam taką małą czerwoną kropkę. Tego nie widać aż tak bardzo, ale no, no mam tą kropkę niestety. On mi się nie przebył, więc ja je szybko zgarnęłam i w ogóle byłam w takim ciężkim szoku. Odsłoniłam kołdrę i znalazłam na prześcieradle jeszcze trzy kolejne. To były takie, wiecie, maciupeńkie czarne kropeczki. One wyglądały jak, nie wiem, kawałek jakiegoś kurzu, ale jak się przypatrzyło, to było widać, że one idą. I one tak się chowały, a potem wyciągały łapki, kurde, i zaczynały łazić, więc ja je wybiłam wszystkie. No i to było po prostu tak obleśne, ale rano się obudziłam i tak sobie pomyślałam, kurde, może mi się to w ogóle wszystko przyśniło, bo to jakieś takie dziwne jest, nie, no niemożliwe, że kleszcze chodziły po moim łóżku i w ogóle próbowały mi się wbić w brzuch. I chyba była tak godzina 11 i poszłam coś wziąć z sypialni na górze i ja patrzę i taką widzę małą czarną kropeczkę na prześcieradle, patrzę, jeszcze dwa kleszcze przetrwały. Więc szybko je zabiłam, no i kupiłam Zosi taką tabletkę. To w ogóle było dziwne, bo kurde, coś mi wpadło do oka, bo teraz właśnie wróciłam z przejażdżki na skuterze, bo musiałam parę rzeczy kupić na mieście. W ogóle też mi się udało przed wichurą wrócić do domu, trochę mnie też złapał, ale tak na styk wróciłam, zaraz będzie takie urwanie chmury, że głowa mała. No i kupiłam Zośce taką tabletkę do rzucia. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam, ale i zastanawiałam się, czy ona będzie to żuła, bo ona była dosyć spora, ale chyba była tak przygotowana, żeby psom smakowała i tak pilnowałam, czy Zośka wszystko pożuła, wszystko wyżuła elegancko, zjadła całą tabletkę. Podobno ta tabletka starcza nawet na 3 miesiące. No więc mam nadzieję, że rzeczywiście starczy na 3 miesiące. Widzicie, nie miałyśmy wcześniej z Zośką takich problemików, znaczy to w ogóle są problemy, nie problemiki, bo to jest poważna sprawa, bo choróbska niesamowite przynoszą te mędy małe. Nie miałyśmy takich problemów wcześniej, bo ja z Zośką na spacery nie wychodziłam, bo nie miałam gdzie. Zośka się załatwiła na tym, na ogródku, a teraz to sobie hasa po krzakach, w sensie na smyczy cały czas, ale hasa po krzakach. Ona też lubi zeskakiwać na pole, ale nie w tym takim miejscu, gdzie jest uprawne, tylko są takie jeszcze tutaj miejscówki, gdzie tylko trawa rośnie. Więc ona tam sobie biega. No i teraz już się zorientowałam, że ona te wszystkie kleszcze właśnie przyprowadziła na swoim grzbiecie ze spacerów. No i to moja wina, bo ja nawet nie pomyślałam, wiecie, że tutaj takie problemy mogą być, bo Zośka nie miała kleszczy. Ona miała kiedyś, jak mieszkałam dwa domy temu, przed tym domem, w którym mieszkałam z Grażyną i Januszem, to tam Zośka miała dwa kleszcze raz, ale wtedy pamiętam, że byłam z nią u tego weterynarza, bo zacięła sobie skórę i przy okazji sprawdzili ją na kleszcze, bo powiedziałam, że złapała i akurat wtedy też żel dali chyba. Tak mi się wydaje, bo to było już chyba rok temu. Więcej niż rok temu nawet, już nie pamiętam, ale dostała jakieś lekarstwo. I potem przez rok, no właśnie, przez rok nie było żadnych kleszczy. A tutaj teraz taka sytuacja, no ale dobra, już teraz jest sytuacja przynajmniej rozwiązana. Także Zośka jest bezpieczna, no i mam nadzieję, że jakieś obrzydlistwa dzisiaj nie będą po mnie chodzić, nie wiem, jeszcze popsikam się dzisiaj takim sprayem, on jest niby na komary, ale też działa na inne jakieś robactwa, to może to trochę odstraszy. I też dzisiaj, tak jak mama mi zasugerowała, to czesałam Zośkę, ale tak jakby na długości włosów, nie przy samej skórze, no bo jak są te kleszcze w skórze wbite, to nie chcę ich, wiecie, nie chcę ich rozerwać, bo wtedy wypuszczałam to takie niebezpieczne jakieś tam jady, czy wiecie, te bakterie, tak jakby mówi się, że kleszcze wymiotują. Sorry, że tak grzebię przy oczach, ale była taka wichura, coś mi do oka wpadło i nie mogę tego zlokalizować. Gdzieś jest chyba pod moją powieką, ale mnie co jakiś czas drapie. No i takie nieciekawe rzeczy dzisiaj u mnie się dzieją, ale tak wiecie co, dzisiaj sobie trochę popracowałam, bo jeszcze dokończamy nasze kostiumy kąpielowe, boże jakie one będą piękne. Jeden mamy taki, co wrzuciłam na moim Instagramie, jak macie ochotę, to możecie zobaczyć taki czerwony, tylko zmieniam troszeczkę paski, bo pływałam w tym kostiumie w moim basenie tak na sprawdzenie, czy wszystko się dobrze trzyma i niestety wszystko mi wypadło do wody. Także musimy trochę poszerzyć te paski. No, trochę pozałatwiałam, tam się jeszcze kontaktowałam z firmą transportową, z Dominiką, trochę ustaliłyśmy rzeczy, no bo mam nadzieję, że ten transport wypłynie za 2 tygodnie. Teraz też jest tak nieciekawie, że chiński Nowy Rok niedługo będzie, a nasz transport będzie miał przesiadkę w Singapurze. W Singapurze mieszka, duża część mieszkańców Singapuru jest pochodzenia chińskiego, więc tam też jest bardzo mocno obchodzony chiński Nowy Rok i nam zasugerowano, żeby wysłać transport po 15, więc tak chyba zrobimy.
A tak dzisiaj jeszcze postanowiłam trochę dla relaksu własnego, dla własnego spokoju głowy sobie poszydełkować, także na razie mam coś takiego. I to jest taki elastyczny materiał, już kiedyś z tego robiłam top i chcę sobie zrobić taki top tubę. Szukałam inspiracji na Pinterestie i znalazłam kilka fajnych. Zrobię inny jednak wzór, ale wiem mniej więcej, jak to ma już wyglądać. I to w sumie chyba wszystko dzisiaj u mnie. No, wielkie dzięki, że byliście ze mną. Sorki, że taki nudny odcinek, ale niewiele się dzisiaj u mnie działo. I też nie mam jeszcze mikrofonu, co pewnie możecie usłyszeć, także jeździłam się trochę po mieście, nie udało mi się znaleźć żadnego mikrofonu, jutro poszukam też w sieci mikrofonu, dlatego na razie nie nagrałam kolejnej części Top Model, ale mam nadzieję, że jutro mi się uda znaleźć mikrofon, bo muszę jeszcze na miasto podjechać. No, także ja trzymam kciuki sama za siebie, a Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye bye!